Moje emocje to są takie, że ja się boję, że obudzę się po wyborach i będzie taka zmiana, że na przykład będzie promowana aborcja, LGBT i tego się boję. Przyszłyśmy z koleżanką pomodlić się o światło Ducha Świętego dla wyborców, aby wybrali dobrze dla Polski. Po prostu leży nam na sercu dobro Polski. Pewnie, a gdzie pan wrzuci to w telewizję dzień? Odpowiedzialność za swoje stanowisko, za ludzi, tak? A nie tylko swoje własne interesy, swojej partii. To jest nie do przyjęcia. To tak dalej być nie może. Po prostu będziemy osamotnieni. Polska będzie osamotniona jak w 1939 roku. Ze wszystkimi się skłóci. Ze wszystkimi. Z Unią, z NATO, ze wszystkimi. Życzę nam, żebyśmy naprawdę w normalnym kraju mogli wreszcie żyć, żeby rodziny nie były podzielone. To, co PiS w tej chwili robi, ten rząd, to jest niedopuszczalne. Polacy, głosujcie mądrze. Do widzenia. Wkurzyło mnie to, że mało kultury, że dwie główne partie prezentują bardzo niski poziom cywilizacyjny. Natomiast te partie, które są sensowniejsze, niestety nie mają siły przebicia. In these elections, what is at stake is indeed a possibility of the middle class advance in the social ladder without special connections to politics, which the ruling party is more than willing to build in the system and to end the beginnings or the foundations of what Polish miracle, economic miracle has been in the past. Can Justice Party win these elections? It will not fulfill the promise of... Should the Law and Justice Party win again these elections, it will not fulfill the promise of the center of gravity moving towards center of Europe because of its very isolationist and nationalist foreign policy.